64. rocznicę jego urodzin, nie mów w hołdzie, ale dziękując Bogu za dar takiego wielkiego, świętego człowieka. Chcemy poprzez tą naszą modlitwę, poprzez ten nasz wspólny śpiew, to koncertowanie, zastanowić się nad wielkością życia tego człowieka, ale przede wszystkim podjąć tą medytację nad działaniem Boga w życiu człowieka. Historia mojego powołania kapłańskiego. Historia doznana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swojej najmniejszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorasta. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Jan Paweł II, darem tajemnicy.